Kiedyś bałem się nocy. Bałem się ciemności. Bałem się, że poza zasięgiem mojego wzroku coś na mnie czyha. Bałem się, że ciemność w jakiś sposób mnie otoczy i pochłonie. Zupełnie jakby ciemność była czymś więcej niż po prostu brakiem światła. Bałem się jutra. Bałem się, że to, kim byłem, będzie stale definiować to, kim jestem. A to, kim mógłbym być, nie będzie tym, czego bym od siebie oczekiwał. Zupełnie jakby wszelkiego rodzaju odrodzenie było fikcją. Bałem się opinii. Bałem się, że nawet jeśli słowa mi nie połamią kości, z pewnością potłuczą moje marzenia w drobny mak. Martwiąc się o to, co powiedzą inni, zamiast robić wszystko ku chwale Najwyższego. Obawiałem się porażki, utraty czegoś, upadku, braku relacji, zrobienia z siebie frajera i ośmieszenia się. Bo przecież kim jestem, żeby się łudzić, że mogę cokolwiek zmienić? Zupełnie jakby te wszystkie porażki były czymś więcej niż tylko szczeblami na drabinie do sukcesu. Bałem się. A potem zacząłem szukać rozwiązania. Szukałem go i szukałem, i szukałem, jeszcze raz i jeszcze raz. I za każdym razem pojawiało się w mojej głowie dokładnie to samo pytanie. Gdzie jest miejsce na strach? Gdzie jest miejsce na strach, jeśli trwam w ufności? Gdzie jest miejsce na strach, jeśli polegam na nadziei? Gdzie jest miejsce na strach, gdy coś więcej odkrywam, gdy widzę, co dobre i to podziwiam? Gdy biegnę wytrwale, gdy spaceruję w wierze, gdy komfortowo odpoczywam? Gdzie jest miejsce na strach, gdy śpiewam w chwale? Kiedy podążam za inspiracją, odkrywam nowe możliwości i przekraczam progi wolności? Gdzie jest miejsce na strach, kiedy odkrywam siłę, znajduję odwagę, przypominam o pokoju, głoszę prawdę, wybieram radość, doświadczam życia i zwyciężam śmierć? Gdzie jest miejsce na strach, gdy odnajduję doskonałość tam, gdzie nigdy bym jej nie szukał? W słabości. Gdy ratuje mnie jedna z najmniej prawdopodobnych bohaterek, łaska. Gdy jestem zaproszony do związku, w którym mogę doświadczyć miłości i intymności, o jakiej nigdy nie śniłem, jako dziecko Boże. Zapytam raz jeszcze, gdzie jest miejsce na strach, jeśli wychodzę z ciemności i kroczę ku światłu? Gdy zostawiam przeszłość w spokoju, a przyszłość jest bezgraniczna. Gdy mogą mówić, co chcą, ale ich opinie są bez znaczenia. I kiedy porażka nie mniej i nie więcej znaczy, jak droga, którą swój sukces wyznacza. Zapytam Cię po raz ostatni, gdzie jest miejsce na strach, jeśli On w swoim Słowie powtarza mi 365 razy: nie lękaj się. Zupełnie jakbym miał to usłyszeć każdego dnia. Jakbym tyle razy miał to usłyszeć, aby w końcu uwierzyć. Gdzie jest miejsce na strach? Jeśli ja robię miejsce na miłość, czego się boisz?